Siema, hejos, model Marcin, słuchajcie, wykupił sobie dodatkowe szkolenie na motocykl na kategorię A, no i jego pierwszy wyjazd na nauce jazdy, a 10 lat już prawo jazdy ma, nie wiem skąd ten pomysł, ale taki miał, taki kaprys, patrzcie to. Wraca do korzeni. Powtórna nauka jazdy motocyklem. O, jest model, nie? Mówi, musi się doszkolić. A już 10 lat ma prawo jazdy na motocykl. O, jest model. Będę jego nauczycielem. Ale jedź równo, Marcin. Muszę go teraz pilnować. Model. No, model z Marcina. Tylko na kółko nie wyrywaj. Marcin dostał nowe BMW z przebiegiem 5 km. Patrz, nie poczekał, zgubiłem go. Na spokojnie. Dobra, dam mu spokój. Dojedzie do mnie. Chyba 390 BMW. Zresztą przyjedzie, to zaraz ocenimy go. Aż jaki pewniak. Stoi. Jadę na firmę. Podjedzie, to opowiemy wam o tym sprzęcie. Dobra, ja tak nie będę za nim już jeździł. Jadę tutaj na bazę. On zaraz podjedzie i powie swoje pierwsze wrażenia z jazdy Elkom. BMW to jest z zerowym przebiegiem, żeby jeszcze było śmiesznie. Kurczę, czekam na niego i czekam, tak mu się spodobała ta jazda tą Elką. Jedzie? O, chyba pyrka. Jedzie! BMW! O kurwa! Siemano! Siemano, kolano! Patrzcie, nie wierzycie, Elką jeździ. Musiałem sobie doszkolić trochę. Doszkoliłeś? Doszkoliłem jak? Sobie trochę. Jak Elką się jeździ, powiedz? Kurde, taką nową? Fue. Tak? A czułeś tą Elkę z tyłu na plecach? Czułem, że wszyscy się na mnie patrzą, nie wiedziałem. Ty, nie wiedziałem, czy przez to, że jestem taki duży do tego motocykla, czy przez tą Elkę. I nie wiadomo, jakie reakcje, nie? No, akcja, reakcja. Ale sprzęt. Powiem ci, że jak na taką 310. To jest 310? 310. I to na kategorię A? A2. I całkiem fajnie to jedzie, naprawdę. Myślałem, że to będzie jakoś mocno mułowate, a to w miarę jedzie, nie? No, a to jest ze szkoły Jabłońskiego i na Wrocław. Tak jest. Dzięki uprzejmości pana Krzysztofa dostaliśmy okazję. Nową BMW praktycznie. No nie, no nówkę, zero ile, no, miała 5 km, a ty zrobiłeś ile? A teraz ma, kurde, nawet nie wiem jak to sprawdzić. Czekaj. No kliknij. No patrz, tam było 13. No to zrobiłeś 8,3 km. O kurde. Ale nówka sztuka, to jest 2001 rok. 2021. 2021 rok. Grudzień. W sumie to 2022 modelowo, nie? Tak. Ale... I jak to, powiedz, się odpycha? No jak to 310, szału nie ma. Ale powiem ci, że całkiem dobrze, nie?
ABS zgasił się? No, ABS ten, on się tak mruga, ale jak odpalisz, to już ten. To przestaje. Przestaje. Czyli tu teraz pokazuje, że w gotowości jest. Opony, aż zobacz, szkoda jeździć, jeszcze mają te włoski na środku, patrz. No mają, no, to fakt, no. No mają. Zobacz, jaki przez ten. W ogóle tak sobie jechałem, no. Patrzyłem, patrz, tu ma jakieś sondy w wydechu. Tak, nie? No tak. Tam jeszcze jedną i po prostu zobacz, jaka pucha wielka, jak od 600. No. Przez te wszystkie normy spalin. Tak, przez te normy spalin. W ogóle zobacz, jaki ma lak z przodu. A może mu założymy akrapa? Jest AliExpress. Ale ma, co? Nie no, lagi ma, no. Ja to mówię, i w ogóle taka pozycja trochę jak MT-07, jakby troszeczkę bardziej zbiornik miał nabity. Ta lampa jest mega, zobacz, fajnie. BMW LED. No jest sprzęcie. Kierunkowskazy działają. Patrz, ale te przełączniki, jaki ty za... Nie, słuchajcie, powiem wam jeszcze takiego przełącznika, to nie widziałem. To normalnie jest bajka. Aż za nowe. A miodzio po prostu. Nie no, sprzęcior fajny, nie? W ogóle jakiś silniczek ma mały. I w ogóle, patrz, spójrz jak ten cylinder w ogóle, jak jest pod skosem, widzisz? No. Do tyłu co chwilę. To jest jednocylindrowy? Jeden cylinder, no. 34 konie. No to też nie jest źle, no, ci powiem. Kusiło, żeby dać na koło, no. No. Ja tak właśnie jechałem za tobą i mówię, ale wyrwie Elkom na koło, czy nie? Bym przytarł. Nie, bo pan Krzysiu będzie oglądał, jeszcze się wkurzy na mnie, że tam... No. Nie. Przypomniały się stare czasy, jak... Jak się latało? Latało na nauce jazdy? No pewnie, że tak. Ale nawet mówiłem, jak sobie jechałem, że... Bo teraz na dotarciu to nie ma co pałować, ale jak już będzie miał trochę przejechane, to tak wziąć na test, żeby poupalać. No, jak trochę przejedzie, żeby kursanci go nie zniszczyli, nie? W ogóle też strasznie śmierdzi wszystko, wiesz, się wypala nowością, dopiero. No. Ale wiesz co, zobacz, sprzęgło linka, nie? Zobacz, jak to chodzi. No, masakra, nie? Jak leciutko. Jak hydrauliczne, pierwsze co wsiadłem, mówię, tak, gdzie tu jest pompa? Patrzy linka, mówię, no niemożliwe, nie? No. Jeszcze tu w ogóle jest na takiej sprężynce, nie? Kubie takiego kupimy kiedyś. No, na 18. No. I zakaz już wyższej pojemności. Ciekawe, ile w ogóle kosztuje taki, co? Sprawdzimy. No, sprawdź. Kurde, z dwie dychy pewnie kosztuje, co? Jak nie lepiej. Chyba lepiej. Chyba mi się wydaje, że coś pod 30 parę. Tak? Będzie, no. Sprawdzamy. Przy tych nowych cenach. BMW R310. Cena. Ciekawe, czy już używane są jakieś. Kurde, 2019 rok, dwie dychy. A to jest nowy. Pfu. No, czyli dwuletni za trzyletni. Nowy kosztuje 24. A, no to nie jest jeszcze źle. Nie jest źle, nie? 24 za nowego sprzęta. 24 jak na BMW? Mogę kawałek się przejechać? No chyba tak. Jak się nie wywrócisz. Jak się nie wywalę. Gdzie to się zapala? Aha, ty wyłączyłeś. Pojechał. Powiem ci, że ty dobrze na nim wyglądasz, bo ja to sprawę. Fajnie. Fajnie, no. Fajnie. Powiem ci, że jakbym takiego nówkę miał, to nawet wydechu bym chyba nie zmieniał, bo tak no. Się przyjemnie tym jedzie. No ja w ogóle jak jechałem, to mówię, aż do miasta idealny sprzęt na zakupy. No, no. Idealka. Tylko strach, że ci go ukradną, bo widzisz, BMW to BMW, nie? No, BMW to BMW. Albo znaczki pokradną. Nie, no jest mega sprzęcior. Super. Marcin, dzięki, że przyjechałeś. O, luzik. Nara, hejos.